Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Pytań Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Mariusz Kozarski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie, mamy do Pana trzy pytania. One są ukryte w tych kopertach, prosimy o wybór. Zacznijmy od koloru zielonego, kolor nadziei. Standardowo, czyli. Wielu gości tak zaczyna. Jest to pytanie z zaskoczenia. Z racji tego, że jest Pan prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, ono się w tym temacie właśnie obraca. Kim są dzisiaj nauczyciele, belwszy, ciało pedagogiczne? Czy wciąż wzbudzają taki sam szacunek i zaufanie? I gdyby Pan miał nieograniczone możliwości, co zmieniłby Pan w szkołach? Może Pan mieć trzy życzenia. Trzy życzenia. Rzeczywiście pytanie z kategorii zaskakujących i trudnych, bez wątpienia. Chciałbym, żeby dziś nauczyciel, myślę, że każdy nauczyciel życzyłby sobie mieć autorytet wśród uczniów, wśród swoich wychowanków, wśród dzieci, wśród młodzieży i każdy na to pracuje. To jest praca wieloetapowa, wieloletnia i na to składa się, myślę, że postrzeganie całego środowiska oświatowego. Ostatnie miesiące ewidentnie tutaj były takim testem dla całego środowiska i dla całego społeczeństwa. Te zdania były podzielone. Widać, że dyskusja nad kształtem i przyszłością oświaty jest jak najbardziej potrzebna. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, jakie trzy rzeczy chciałbym zmienić w szkole. Mogę oczywiście z swojego punktu widzenia tylko i wyłącznie wypowiadać się, więc myślę, że szkoła powinna być przede wszystkim autonomiczna w swoim działaniu. Nauczyciele powinni mieć większą swobodę w dobieraniu treści kształcenia. Oczywiście jakieś ramy są potrzebne, ale tutaj myślę, że powinniśmy być bardziej, jeśli chodzi o program nauczania, otwarci na potrzeby, na zainteresowania uczniów, tak by kształcić te zainteresowania, te umiejętności, które uczniowie w toku nauki uwidaczniają. Tak? To widać, że to są ich zainteresowania, to są ich pasje. Taka elastyczność, jeśli chodzi o szkolnictwo. I trzecia rzecz, to myślę, że zmiana stosunku społeczeństwa do nauczycieli. To kwestia obalania tych mitów o bardzo krótkim czasie pracy, wysokim wynagrodzeniu, wielu dniach wolnego. Wakacje nie są wakacjami wakacje są dla dzieci, dla uczniów, natomiast nauczyciele mają w tym czasie urlopy, tak jak każdy, co z tym szacunkiem? Czy to jest taki sam do nauczyciela, jak był kiedyś, do zawodu nauczyciela? Ja jestem stosunkowo jeszcze młodym nauczycielem, bo jeszcze nie pracuję w oświacie nawet 20 lat. Myślę, że zmieniły się realia, bardzo się zmieniły realia. Młodzież dzisiaj ma zupełnie inne priorytety. Mamy generalnie, myślę, że kryzys autorytetów moralnych i to ewidentnie widać. Więc tutaj myślę, że to jest praca zarówno pedagogów, nauczycieli, ale również rodziców nad tym, żeby kształtować te autorytety, żeby szkoła, nauczyciel w oczach uczniów mógł być tym autorytetem. Dziękuję. Przechodzimy do drugiego pytania. Może czerwony tym razem. Pytanie prywatne. Na portalu społecznościowym zauważyłam liczne zdjęcia z podróży ostatnie. Czy podróżujecie rodzinnie? Proszę pochwalić się z kim, w jakie miejsca i czy jest jakiś klucz, według którego dokonujecie wyboru? Tak, zdecydowanie są to podróże rodzinne. Staram się, od jakiegoś czasu tak naprawdę ten bakcyl podróżnika, takiego mini podróżnika, bo te podróże są raczej niezbyt dalekie, bo to kwestia czasu, ale też nie ukrywam środków finansowych. Staramy się podróżować rodzinnie. Dla mnie dużą przyjemnością jest przygotowanie tych podróży. Nie korzystamy z biur podróży, nie korzystamy z gotowych rozwiązań. Planowanie od A do Z jest tutaj dużą przyjemnością. Mnie dodatkowo relaksuje jazda samochodem, więc podróżowanie na dużych odległościach to jest coś, co daje mi odpocząć, oderwać się od codzienności, od tych problemów, z którymi się między innymi w pracy borykam.
Z rodziną, czyli z kim? Z żoną i z córką. Mam dorastającą córkę, właśnie będzie za chwileczkę absolwentką 8 klasy szkoły podstawowej, przed nią wybór dalszej drogi życiowej, edukacyjnej. Także jest to dla nas taka duża, duża przyjemność i pasja, w którą zagłębiamy się coraz bardziej. Mam takie dodatkowe pytanie, bo zupełnie przed programem dowiedziałam się, że a propos tych kilometrów, teraz pokonuje pan, mówi, samochodem, a kiedyś pokonywał pan je rowerem. Co się stało, że pan zrezygnował? Nie zrezygnowałem. Niestety tutaj obowiązki zawodowe plus kłopoty zdrowotne spowodowały, że na jakiś czas musiałem się z rowerem pożegnać. Natomiast faktycznie był czas, przez kilka ostatnich lat pokonywałem rocznie kilka tysięcy kilometrów. Mam nadzieję, że okoliczności, pojawią się sprzyjające okoliczności, żeby do tej pasji wrócić. To też była taka forma odskoczni od codzienności, no i możliwość zachowania dobrej kondycji, dobrego samopoczucia. A gdzie najdalej pan dotarł rowerem? To znaczy, mój charakter moich wyjazdów nie polegał na pokonywaniu odległości z punktu A do punktu B. Raczej poruszałem się po stałych trasach. To była taka pseudosportowa walka z własnymi słabościami, tak? Czyli pokonywanie tej samej trasy w krótszym czasie, z większą średnią prędkością. Generalnie jestem też pasjonatem sportu, kibicem sportowym, bardzo lubię kolarstwo. Uważam, że to piękny sport, bardzo wymagający i jak jeden z mistrzów tego sportu kiedyś powiedział, że nawet najsłabszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem, więc z tego miejsca pozdrawiam wszystkich miłośników kolarstwa szosowego. A my życzymy szybkiego powrotu do zdrowia w takim razie, żeby powrócić do pasji. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to nastąpi. I zostało nam trzecie pytanie, ostatnie. Zawodowe pasje, bardziej zawodowe. Ostatnie tygodnie to była wzmożona praca Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale czym tak naprawdę na co dzień, w czasach, powiedzmy tak, spokoju zajmuje się ZNP? Oczywiście to, czym się zajmujemy, to, co stanowi nasze clue naszej codziennej działalności, to wypadkowa przepisów prawa, naszego statutu i tych problemów, z którymi zgłaszają się do nas nasi członkowie. Charakter działalności związku zawodowego sprzyja temu, by osoby, które kontaktują się, które zrzeszają się w związkach zawodowych, szukają wsparcia, szukają obrony, szukają porady, wzmocnienia swojej pozycji, czy też reprezentantów swoich, mówiąc ogólnie, interesów pracowniczych. Więc zazwyczaj to jest reagowanie na bieżąco, na sprawy, które do nas spływają z informacji od naszych członków, plus do tego oczywiście stałe zajęcia, które wynikają z przepisów prawa, choćby opiniowanie arkuszy organizacyjnych, choćby zajmowanie się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i wieloma innymi kwestiami. Do tego jeszcze dochodzi specyfika oddziału kutnowskiego, który dysponuje własnym budynkiem. To jest dom nauczyciela w Kutnie, doskonale mieszkańcom miejsce znanym. Od kilkunastu lat jest to własność Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc kwestie administrowania tym budynkiem również są w naszej gestii. A ile osób pracuje w Kutnie w związku? Pracują dwie osoby. Ja jestem osobą, która jest oddelegowana, czyli zwolniona ze świadczenia pracy jako nauczyciel, ponieważ takiego zwolnienia udzielił mi dyrektor zespołu szkół nr 3 w Kutnie i pracownik administracyjny, który jest u nas zatrudniony przez oddział. Dziękuję bardzo. I na koniec ostatnie pytanie, takie już nie mierzę czasu, bardzo krótkie. Czego pan w życiu choć trochę żałuje? Nie ma chyba takiej rzeczy, której bym żałował. Staram się z każdej porażki, z każdego potknięcia życiowego wyciągać wnioski. Przekuwać to na dalszą drogę życiową, formę może nie sukcesu, ale by unikać, uczyć się na własnych błędach. Także myślę, że chyba nie ma takiej rzeczy, której bym w życiu jakoś bardzo żałował. Pięknie. I tym zakończymy rozmowę. Na dzisiaj ja bardzo dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia do studia. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań do...